Cześć. Jako, że stoję w korku i nie mam mikrofonu zewnętrznego podpiętego, to powalczymy chwilę, nie? Dawno mnie nie było. Jest piątek. Można powiedzieć tydzień po zlocie. Jest świetnie, bym powiedział. W końcu odpocząłem. Głos prawie odzyskałem. Gdzie jeszcze herlam, ale to wszystko przed nami, że tak się wyrażę. I co? I walczymy z tym tematem. Wiecie, wylizujemy rany, zbieramy wszystkie rzeczy, suszymy. Ja jeszcze w ten weekend muszę iść pozbierać manele do garażu. Kuźwa, rozpierdzie, mam nieziemski. Jeden magazyn ogarnąłem, ale swój garaż i pakę to jeszcze nie. Ale na początek. Fajnie, że wam się podobało. To naprawdę mnie cieszy, ponieważ relacje, informacje, reakcje wasze są naprawdę pozytywne i bardzo mnie to cieszy. Bardzo dziękuję. I tyle. Reszta będzie na oficjalnym profilu, ja nie będę tutaj się wrzynał. A co ze mną? Bo słuchajcie, poznałem masę ludzi na tym zlocie. Załatwiłem sobie w końcu pierwszy nóż customowy. No i kurczę, wiecie, oprócz tego, że jest customowy, to też nie. Ja wiem, Tomek mi zaraz wyskoczy, Szpejtek też w ogóle. Ale co? Ale jestem zadowolony. Bo nie ukrywam, kupiłem klima obozowca dużego i powiem wam, dlaczego ten nóż. Dlatego, że w sumie Klim to był pierwszy nożorób, o którym słyszałem w ogóle. Pierwsze noże, które widziałem, jego zdjęcia, tak? W końcu po pieron lat minęło już. Nie wiem, minęło z 5 lat? W końcu zobaczyłem go w realu, tak? I jak zobaczyłem go w realu, to w tym momencie, no wiecie, tak pomacasz tą rękojeść, wszystko i leży cię dobrze w łapie, to jest okej, okay, tak? Nie lubię kupować noży przez neta, niepomacanych. No i za obozowca, jestem z niego zadowolony na chwilę obecną, no kroić kroi, no co mogę więcej o nim powiedzieć, tak? O nożach, jakie mam, to wam zrobię osobny film, ale nie liczy się ode mnie na recenzję, czy tam pokazanie szlifów, czy nawet, że na tym się znam. Dla mnie nóż ma być praktyczny. Ja swoją potrzebną mi ilość mam. Więc jedno, że nie potrzebuję. Ten obozowiec to był taki troszkę kaprys niż potrzeba. No ale nic. Jak z tatuażem. Myślałem, wdumałem ileś lat, wydumałem i nóż mam. I tego już nic nie zmienię, więc mam i koniec. Jestem zadowolony. Na razie. Jeszcze nie ostrzyłem go. Ale muszę sobie pochwałę załatwić do niego poprzeczną, bo ja wolę, jakby nóż jednak w poprzek paska, czy wzdłuż paska wisi, a nie dynda przy nodze. Ale to takie, wiecie, już zboczenia prywatne. Ale będzie mi coś do klima. Bo myślę, że nie będzie żadnego problemu, żeby takie rzeczy zamówić, więc damy radę. To jest raz. Dwa. Pogoda nam się udała i to diabelnie. Dalej jest fajna. Ładna pogoda, miła, aż fajnie, tak? A, co dalej do ludzi? Ty, haha. Co do ludzi? Poznaliśmy próżno żorobów, tak? Jeszcze paru twórców różnych elementów odzieży, tak się wyraża. No bo i ci to ubierają teraz w całkowicie, tak? Jak chmura manufaktura. To ich pozdrawiam serdecznie, szczególnie małą szefową. Jak i Foxa, który odprawi plecaki. Powiem wam, z plecakiem customowym dla mnie jest jak z nożem. Nie zawsze widzę potrzebę. Ale właśnie wam powiem, że zamówiliśmy plecak customowy u Foxa. Ale nie dla mnie, dla Karoliny. Bo jak ja w tych wszystkich standardowych liniowcach spokojnie sobie radzę, no ja na kawał byka jestem i to wiecie, do plecaki dobrze pasują, tak? Tak, na moją kruszynkę to powiem wam szczerze, że jest problem, bo to szelki za szeroko, szelki w ogóle za szerokie, złe długości pasów, wiecie, no są do dupy, no nie, przewidziane są te plecaki dla przeciętnego człowieka. No i okej, ja ich rozumiem, nie będą szli 15 różnych rozmiarów i tak dalej. I tu właśnie jest pole dla customowców. Prócz tego, że faktycznie można
Kuźwa, no dopasować plecak pod swoje potrzeby, pod laptopa, którego tam potrzebujemy, dodać kieszenie, odjąć kieszenie, ułożyć wszystko tak, że ona chce, bla, 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 bla. Dlatego przede wszystkim dopasowujemy system nośny pod nią. I dla mnie to jest cholernie ważne. I tu Cię, Lisku, pozdrawiam. Widzimy się dzisiaj i walczymy w tym temacie, nie? Wiecie, no... Będę zastanawiał się, czy to jest ważne dla mnie, ważniejsze dla mnie, czy dla mojej żony. Bo mam coraz częściej właśnie, że takie rzeczy, żeby miała, to ważniejsze są dla mnie. Ona po prostu to akceptuje, godzi się i co? I po prostu żyje dalej, no. Ale ja mam dobry sprzęt. Moja małżonka powinna mieć, zasługuje na niego, jak już idzie to z czymś dobrym, a nie czymś się ma męczyć, tak? Wiecie, Maja dorośnie. Będziemy więcej gdzieś poza domem spędzać czas, to... Jak dla Maji tego ega mam, tak? Z Wisporta, takie małe... małe główienko na moje buty, no bo co więcej powiedzieć. To dla dziecka, wiecie, poletniego będzie w sam raz plecaczek, nie? O ile wszelki nie mam za długie. Ale to zobaczymy. Choć wiecie, no... Tak jak to 10-litrowe maleństwo, pokazywałem Wam na poprzednim filmie, gdzieś tutaj mamy skoczy karta z tymi filmami, z plecakami. Tak, tego Foxa sam jestem ciekaw i... Nie zobaczymy, co będzie. Naprawdę. Jestem bardzo ciekawy, bardzo mnie to zastanawia, co będzie. No ale cóż. Mam nadzieję, będzie dobrze. Tak? Tak. Dobra, to mamy załatwione. A, w ogóle z chmury i z Foxa mam nagrać jakieś filmy. Takie, wiecie, w formie dzień z Wikingiem, coś w tym stylu. Potem dam parę zaległych jeszcze. Już mam złożone, tylko żona powiedziała, że za długie zrobiłem, muszę pociąć na nowo. Jest płatne. Żona powiedziała, to wiecie, to jest nasza wspólna decyzja i będę ciął. Wiecie, tak brzmi, że narzekam na nią. No nie narzekam. Nie ma źle. Wiecie, no... No kurczę, no akceptuję moje głupoty, fanaberie, durne wydatki, to... Wiecie, nie jest źle. Przede wszystkim zgodziła się na nową Navarę. Ale to jest projekt trochę dłuższy, bo chcemy zrobić... A w sumie wam pokażę. Chcemy zrobić takie coś. Tu macie, zobaczcie sobie. Czy mi to wyjdzie? Nie wiem, ale plan i projekt trzeba mieć. Okej, ja wiem, że to, co wam właśnie pokazuję, to nie jest Navara. Ale tu chodzi o styl i sposób, a nie... żeby kopiować czyjeś projekty, tak? Ja mam jakiś swój szalony, przemyślany pomysł na to wszystko. Będzie masę spawania i tu... liczę na świętego pirana. Jakieś wsparcie, pomoc. No, myślę, że nie będzie problemu z nimi i na pewno jakoś tam w miarę może się mi pomogą. Ale też zdaję sobie z tego sprawę, że to jest projekt na przynajmniej rok. Bo to wiecie, trzeba złożyć na części pierwsze, wzmocnić ramę, wysłać do ocynku ogniowego na przykład, bądź inaczej ją zabezpieczyć. A potem kuźwa Lego dla dorosłych, nie? Skręcamy śrubkę po śrubce i montujemy całość. Będzie fajnie. Ja już się cieszę. A teraz szukam sztuki. Double Cuba D40, może być po tym polifcie, ale to dobra podstawa, nie? Bo D40 mam i powiem wam szczerze, że nie zamierzam jej zmieniać. To na pewno. No. I co? I tyle. A, i jeszcze mi się w listopadzie na impreza szykuje. Ale tak potwierdzę, wam dam znać. Będzie wypad fajny. Jak wszystko wyjdzie, to powiem wam, naprawdę, naprawdę będzie fajnie. Będę ja znów co kręcić, no, i przede wszystkim co montować, nie? A, co do montażu. Pewnie czekacie na film z naszej imprezy od nas jako zespołu Poza Szlakiem. Na pewno taki film będzie. Ale powiem wam, dajcie wylizać rany. To nie jest najważniejsze. Trzeba pozamykać wszystko, popłacić wszystkie rachunki, pozbierać śmieci i inne rzeczy, więc wiecie, spokojnie. Macie masę innych relacji, do których staram się linki wrzucać na stronę Poza Szlakiem. Myślę, że macie co oglądać. Widzieliście, co was ominęło, bądź przypomnieliście sobie, co było. Mnie to bardzo cieszy, ale nasz film będzie w swoim czasie, naprawdę. A wiecie, kochacie nas, to poczekacie, nie? Dobra, koniec mojego wymyślania. I co? Niestandardowo, jak to już daliście. Ja wam dziękuję serdecznie za uwagę. Miło było mi was gościć na kanale. Opiero na jaki wypadek. I co?
I zapraszam do, wiecie, subów, lajków i wszystkiego innego, co tam, wiecie, w YouTubach ważne. Nie wiem dlaczego, ale niech będzie, że ważne. A przede wszystkim, wiecie, cieszę się, że poświęcacie ze mną swój czas. I do następnego. Jej, jak tu miga. Jeszcze pewnie widzicie, jak mi wszystko miga. Łopiero, na tir przez barierki na kolejny, na przeciwległy pas. Oby się nikomu nie stało. Ale nie wiadomo. Dobra, ja wam dziękuję. Serdecznie was żegnam. Miłego, do następnego. Hej.